Czyli na pewno nic nie zmieniło. Pacjent okłamuje żonę. Nie wyobraża sobie, by dowiedziała się o zdradzie. Zrozumiał, że ona i dziecko, którego się spodziewa, są dla niego najważniejsi. Ale nie przeżyłabym, gdybym się dowiedziała, że mógłbyś mnie zdradzić, a później tak oszukać. Kochanie, zapomnijmy o tym wszystkim i Angelika, mam nadzieję, że da nam spokój. Olga, musimy porozmawiać. Angelika, proszę cię, daj nam już święty życiu, spokój, przestań. W życiu, Olga musi znać prawdę. Angelika, ja wiem, że ty jesteś młoda i że się głupio zakochałaś, ale proszę cię, daj sobie spokój, nie możesz się uganiać za żona tym facetem. Co tak ci powiedział uganiać się? No nie wierzę, to on mnie poderwał w knajpie, a potem ciągał po hotelach na seks, jakbym była pierwszą lepszą. Ale Olga, musisz mi uwierzyć, no ja nic o tobie nie wiedziałam. Angelika, przestań, stop! Kochanie, to wszystko to jest nieprawda. Nieprawda, dobrze, myślałam, że nie będę musiała tego robić, ale widzę, nie mam wyboru. Olga, musisz zrozumieć, komu rodzisz dziecko i zostawić tego drania. Proszę, tu są nasze zdjęcia z hotelu, jak twój mąż śpi obok mnie. Nie, nie wierzę. Kochanie, ja cię tak strasznie przepraszam, błagam cię, wybacz mi. Ej, Olga, co jest? Kochanie, co się dzieje? Co się dzieje? O, oj, brzuch! Ej, pomocy, lekarza! Jezu, już, przecież to jeszcze za 2 miesiące. Ja rodzę! I co narodziłeś? Nie, to jeszcze za wcześnie! Szybko. Proszę pani, spokojnie. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć. Który to jest tydzień? 30, ale ja czuję, że to już! Pomalutko. Dziecko urodzi się zdrowe! Wcześniak może się urodzić zdrowy, wymaga po prostu więcej opieki. Proszę się spróbować nie denerwować, żeby nie zaszkodzić dziecku. Jedziemy na ginekologię. Kochanie, błagam cię! Ja już się w życiu nie oszukam, wybacz mi! Chyba jesteś złym człowiekiem, bardzo złym. Mam tylko nadzieję, że z twoją żoną i swoim dzieckiem wszystko będzie okej. Chociaż mieć takiego ojca jak ty, to masakra. Angelika, ciebie też przepraszam.